Witamy w trzeciej edycji programu Smaki Ziemi Kozienickiej. Tym razem gościmy w gminie Magnuszew, a konkretnie w skansenie bojowym w Miszewie. Ze mną pani Elżbieta Wachnik, dyrektor Gminnej Biblioteki i Centrum Kultury. Właśnie, obecność pani jest związana z tym, że biblioteka i centrum... Nasza placówka opiekuje się działalnością skansenu bojowego w Miszewie. Skansen jeszcze kilka lat temu nie wyglądał tak, jak wygląda teraz. No nie, bo tak mniej więcej od 2010-2011 roku rozpoczęliśmy działania, w zasadzie to gmina Magnuszew rozpoczęła działania, które miały na celu rewitalizację tego miejsca. W 2014 roku powstał budynek Centrum Kultury i Tradycji Historycznej, który jest miejscem organizacji wszelkiego rodzaju uroczystości patriotycznych, ale też gromadzimy tam zbiory militarne różnego rodzaju. No i ten obiekt oczywiście służy turystom. Dzięki temu uporządkowaniu terenu, dzięki tym obiektom, mam nadzieję, że jest coraz więcej chętnych do zwiedzania, do obejrzenia skansenu. Uczęszczalność na nasz skansen znacznie wzrosła w ostatnich czasach, w ostatnich latach. Mamy w zeszłym roku, na przykład dwa lata temu, mamy około ponad 10 tysięcy turystów, którzy odwiedzają nasz skansen. Są to grupy zorganizowane, ale też i indywidualni turyści, którzy bardzo lubią tu przyjeżdżać. Właśnie. Tak przynajmniej twierdzą. Za chwilę dojdziemy do wiaty, w której dzisiaj będziemy gotować, ale powiedzmy jeszcze o ofercie całej gminy, bo gmina Magnuszew to nie tylko skansen w Miszewie. Oczywiście. Gmina Magnuszew to też teren bardzo bogaty historycznie. Mamy wiele miejsc bardzo ciekawych, w których działy się różne bardzo ważne wydarzenia, tak jak powstanie styczniowe, czy czasy II wojny światowej. Czy czasy II wojny światowej, tak. No mamy też kościół w Magnuszewie zabytkowy. No mamy Miecz Powstańczy w Anielinie, mamy kwaterę poległych właśnie z okresu II wojny światowej na cmentarzu w Magnuszewie, też bardzo piękną, nowo w 2014 roku wybudowanym nowym pomnikiem, pięknym pomnikiem orła. No także mamy trasy, prawda? I mamy trasy rowerowe, tak. Mhm. Mamy opracowane takie proponowane trasy rowerowe, mamy przewodniki, które po tych trasach prowadzą. No i oczywiście mamy trzy rzeki, Pilicę, Radomkę i Wisłę. Teraz ostatnio mamy też wieżę widokową, która w zeszłym roku została wybudowana, z której właśnie roztacza się piękny widok na całą naszą gminę. I w taki dzień jak dzisiaj, piękny, naprawdę z tego punktu widokowego widać okolicę i bliższą i dalszą, i to również pokażemy w dzisiejszym naszym programie. Także cóż, idziemy gotować, pani Elżbieta. Tak jest. Jesteśmy w skansenie bojowym w Miszewie, a skoro w skansenie, no to co my możemy gotować? Możemy oczywiście gotować grochówkę wojskową, a grochówkę wojskową gotować będą dzisiaj pani Marzena, pani Mariola i pani Ela z Koła Gospodyń Wiejskich Aktywne Kobiety w Chmielewie. Pani Marzeno, to od czego zaczynamy gotowanie prawdziwej żołnierskiej grochówki? Od grochu, od boczku, czy od dobrego garnka? Od dobrego garnka i grochu łuskanego. Podgotowujemy groch, potem dodajemy ziemniaki, warzywa starte na tarce. To pani Mariola będzie nam jeszcze strzelać, tak? Potem podsmażamy boczek, cebulkę, dodajemy przyprawy i gotujemy.
ważne jest, żeby do grochówki wojskowej dodać... właśnie. Tu pokażemy. Kochani Państwo, co to jest, to chyba każdy wie. Szyszka. Bo w czasie działań wojennych i nie tylko, w czasie działań różnych bojowych, no gdzie ci kucharze mieli zdobywać przyprawy? Supermarketów nie było. Dokładnie. Więc my również będziemy się tym dzisiaj posiłkować. Tak. Dary natury. Mhm. Oraz owoc jałowca. Bardzo aromatyczny. Dokładnie to. Nadaje smaku grochówca. Tu mamy jeszcze. To jest imbir. Tak. Dla zaostrzenia. Pieprz, sól. Tak. I to niby wszystko. I majeranek. Tak, jeszcze majeranek. Ale tu cały widz polega również na tym, że dodając ziemniaki, dolewamy ciepłej wody, a nie zimnej, tak? No tak. Tutaj mamy już podgotowaną, zobaczymy. Może uda się, że nie będziemy dolewali już wody. Mhm. Wsypiemy na razie ziemniaki. No to wsypujemy ziemniaki. A Mariolka, poproszę cię, żebyś starła na tarce warzyweczka. Tak, to i... A my dodamy przyprawy. Wrzucamy szyszki. Myślę, że tak 4 sztuki będzie dobrze. One dodają takiego fajnego smaku. Liść już poszedł wcześniej. Dodamy 1,5 łyżki soli. Potem jeszcze spróbujemy. Zobaczymy, czy starczy. Mniej więcej na 5 litrów, rozumiem, tak? No, gdzieś, 5 gdzieś litrów tak. Garnek. Gdzieś tak. Ze 2 listki laurowe. Ze 6-7 ziarenek owocu jałowca. Pieprzu. No, może gdzieś tak z tyle, żeby była pikantna, żeby rozgrzewała od środka, żeby nie była mdła. I imbir. Imbir przełamuje mdły smak grochu, dodaje zupie ostrości. I jeszcze ziele angielskie. To może sobie już no, tak. Odstawimy tutaj zaraz. 6-7. Ze 6-7 sztuk i majeranku. Majeranku dodajemy dużo, ponieważ zupa, prawdziwa grochówka wojskowa jest taką zupą tłustą, ciężką, a majeranek ułatwia trawienie, więc dodajemy go tak dosyć sporo. No, pomieszamy to wszystko, wsypiemy jeszcze warzywa. I będziemy czekali, żeby to się wszystko ugotowało, żeby te smaki wszystkie się połączyły. A w międzyczasie zrobimy sobie, usmażymy boczek, cebulkę i wkroimy kiełbaskę do zupy. I teraz ja się również włączyłem do przygotowania. To jest piękna, wspaniała rzecz, jaki wspaniały boczuś. Te świnki w gminie Magnuszew, na pewno nie truskawkami karmione były, o 100%. I piękna swojska kiełbaska, aromatyczna, kochani Państwo, te zapachy, jakie tutaj się w tym momencie roznoszą, to jest po prostu poezja. Na taką mniejszą czy grubszą kosteczkę? Może być taka. Prawda? Myślę, że to mniej więcej później takie skwaruchy nam wyjdą z tego. No, aż mi już w tej chwili, wiecie co? Przepraszam. Może weźmiemy jakąś sobie tutaj coś takiego. Może tackę, wiesz? Pani Mariolu, tak, tackę. O, tackę. Ja będę sobie tutaj z tej naszej ludowej. Właśnie, co nowego mamy? Tu też mamy nową. Mieliśmy nową stolnicę w Stanisławicach, tak? Mieliśmy deskę do krojenia w Borku. A co my nowego mamy tutaj? Deskę zdobioną ręcznie. Deska zdobiona ręcznie, tak. A mamy jeszcze oprócz tego jeden taki nożyk, którego nie będziemy Wam pokazywać, ale też mamy nowy. A kto zgadnie, co to za nożyk, dostanie tutaj, jak przyjedzie do skansenu, porcję grochówki gratis, tak?
Teraz mamy swojski smalczyk. Troszeczkę podłożymy, żeby boczek nie przywierał. Troszeczkę, żeby nam ładnie się to topiło wszystko. Proszę Boczusia. I wrzucamy Boczuś. Już ładnie skwierczy. Czekaj, jeszcze tutaj Boczuś. Tak. A jeszcze ten. Kiełbaskę poczekamy. Kiełbaskę. A dopiero później cebulkę. Kiełbaska, jak się podsmaży, to ona wydaje z siebie więcej aromatu, więcej zapachu, jest lepsza. Pamiętajcie Państwo, prawdziwa, tylko wyłącznie prawdziwa kiełbasa, a nie żadne podróbki, bo z kiełbasy ma się wytopić tłuszcz. I koniecznie woda, boczek wędzony, koniecznie. I boczek, no. I czekamy, aż nam się to troszeczkę usmaży. Grochówka wojskowa musi być tłusta, musi być syta, żeby żołnierz się najadł, żeby miał siłę kopać okopy i walczyć, tak? Dokładnie tak. No. Zresztą zaraz będziemy mieli spotkanie tutaj z obozem. Tak, spróbują. Zobaczymy, tak, czy po tej grochówce będą mieć więcej siły, czy dużo więcej siły, ale o tym już za chwilę. Nasza grochówka już dochodzi, a z nami pani Marzena z Koła Gospodyń w Wilczkowicach Dolnych. Tak. I cóż my tutaj mamy, szanowna pani Marzeno? Mamy przede wszystkim ogórki. Ogórki wilczkowickie. To nie są to takie same ogórki, jak mamy w gminie Kozińce tam na Powiślu. No nie. My hodujemy właśnie ogóreczki takie wcześniejsze i bardziej przeznaczone na taki pierwszy świeży ogórek małosolny. No bardzo, właśnie. bardzo lubiany. A jak ogórek małosolny, to do tego co musi być? Musi być domowy chleb i domowy smalczyk. Tak. No podobno te świnki to takie były, że palce lizać. Tak. Same świnki. To jest smalczyk widać? Jest robiony ze słoninki takiej wędzonej domowym sposobem. No powiem wam, że prawie takie słynne ukraińskie sało to wygląda. No ale to musi być na smalczyk, musi być właśnie taka słoninka prawdziwa. Najlepiej wędzona wtedy ma taki lepszy smaczek, ten smalec. Do tego idzie do smalczyku oczywiście cebulka, no i przyprawy, sól, pieprz. Jeżeli ta słoninka jest z przerostami, nie musimy dodawać kiełbaski do tego, bo to jest i tak, ale można, to zależy co. I po tym jak smażymy, w tej chwili sobie już będziemy smażyć i za chwilę będziemy mieli tego typu smalczyk, tak? Tak. Smalczyk. I szanowni Państwo, więc kroimy chlebek. Ta pajda musi być na palec, prawda? Tak, na palec. O. Pani Marzeno, ale ja czasami kiszę, więc wiem, że sztuka ukiszenia to jest też sztuka, tak? Tak, to. Bo wiem, że na przykład wy widzę, preferujecie takie liście. Porzeczki, tak? W domowych warunkach, o tak, użyłam liście z porzeczki razem z gałązką. Najwięcej aromatu jest w gałązce, no właśnie, nie w listeczku. Właśnie, to jest błąd, jak czasami gospodynie nie obrywają, a to nie. Właśnie trzeba taką jest jednoroczną z porzeczki, porzeczce nie szkodzi, jak się kawałek utnie. Natomiast tu jesteśmy w leśnych warunkach, wzięłam liść z dębu, też z kawałkiem gałązki, bo i ogóreczki na małosolne nacinamy z tej strony, żeby one wciągały szybciej, żeby się robiły. Właśnie. Czyli tak jak rosną, tak odcinamy. Tak jak rosną, tak odcinamy tą końcóweczkę. No właśnie. Pakujemy ich do słoja. Przepis jak najbardziej aktualny, bo to teraz już właśnie będziemy jak mieć najbardziej, ogórki. Tak. Więc szanowni Państwo, bo tu i panowie się zajmują również kiszeniem. To panowie bardziej konsumpcją. Ale czasami są. Też, ale przynajmniej przyniosą może ogórki, tak? Tak. Także zapraszamy do Wilczkowic Dolnych, gdyby trzeba było dobrych ogórków, tak? Tak, oczywiście jak najbardziej. Kiszeniaków. Tak. Na, szczególnie na jeszcze
Mało solne. Tak. Tak. Bo my bardziej to właśnie... Pani Marzena będzie tutaj nam układać do kiszenia, a ja już pozwolicie Państwo, że spróbuję. Do tych ogóreczków oczywiście dodajemy taki koper z nasionami już. Mamy cieplutko, także nam się to wszystko topi, ale kochani Państwo, proszę zobaczyć, ja będę to robił specjalnie dla Państwa, wolno, ale mnie w brzuchu to już burczy, nie wiem czy te mikrofony to zbierają, ale mogę Państwa zaręczyć, że ten widok bardzo dietetycznie, ja bardzo uwielbiam takie dietetyczne programy i takie dietetyczne dania, prawda? No chlebek, no przecież sama poezja, ten smalczyk, zdrowiutki. No może nie dietetyczny, ale jaki zdrowy. No. Oczywiście, same naturalne czy widać, składniki. Jak mi ślinka cieknie, bo normalnie mi cieknie. Teraz i to tak. Położymy tak, o właśnie, to dokończmy do, już do ogóreczków tak. Dodajemy czosnek, przekrajowujemy też, żeby się smak uwalniał szybko, ten liść dębu. No właśnie, ja nigdy nie kroiłem czosnku. A jednak przez smak... Przez tyle lat, no właśnie, to smak... prosta rzecz. I jednak korzeń chrzanu. Nie listeczek, tylko korzeń, bo korzeń jest bardziej... Tak, to na wschodzie też tak jest preferowane, że tu całe korzenie, a nie takie kawałeczki. Tradycyjnie liść laurowy, angielskie ziele, to już jest tradycja. I sól, ponieważ tu jest słój dwulitrowy, na ten słój, sprawdziłam. Ja na litrę, na całą pojemność... Czubatą łyżkę, czyli dwie czubate łyżki, tak? Tak, na litrę daję po prostu... To powiem szczerze, że jak na mało solny, to... Ale już próbowałem i one wcale nie są... One nie, są mało solne. One są mało solne, no właśnie. Tak. Zalewamy wodą to i na trzeci dzień ogóreczki są już gotowe do zjedzenia. To pani Marzeno, pani mi poda tego ogóreczka jakiegoś większego, bo tu już ekipa proszę, to już normalnie co nie wyskoczy z tych kamer. Bardzo proszę. I co robimy? A po prostu kroimy na pół, prawda? I tak robimy go pod kątem, nie? Żeby tak było fikuśnie. Proszę uprzejmie. I zobaczcie Państwo. I już tutaj mamy jeden. Tutaj mamy drugi. Tu za chwilę będzie. Może Pani mi pomoże, Pani Marzenka tak jest? Też. Proszę. Ach, sobie to weźmiemy tutaj trochę bliżej. Och. A chcecie z tymi mróweczkami? Takie fajne tu chodzą mróweczki, zdrowe. O, to będzie ten element dietetyczny ze skansenu w Miszewie. Kurczę, ale jakie karne chodzą, kurczę, dwójkami. O, dobrze, i teraz ogóreczka. Podobno las, w którym są mrówki, jest zdrowym lasem. Jeżeli nie ma mrówek, coś dzieje się niedobrego w dokładnie, takim środowisku. Tak, o. Słuchajcie, no coś wspaniałego. Jeszcze ogórasa mi tu brakuje. A my sobie wyciągamy. Zrobimy tak, że sobie przetniemy, o, złamiemy tak. Panu Krasa łamie przepisy, a my łamiemy ogórki małosolne z Wilczkowic Dolnych. Przypominam, gmina Magnuszew. Ale mam nadzieję, że panie z Wilczkowic Górnych... Och, tu mi brakuje, znaczy za dużo jest, więc co zrobimy? Zjemy. Kochani Państwo, to jest właśnie ten przywilej prowadzącego, że może to spróbować. To może artystycznie to nie jest, prawda? Ale. Ale kiedyś sam to wygląd się tego mówiło, smaku. Że to jak chłopu do kosy robi się kanapki. Bo ale musiał być silny, musiał mieć siłę. No to całą bajdę musimy zostawić, bo te to takie miały być takie ale artystyczne, prawda? Takie, żeby nie było, taki i design. Się mówiło, takie. Już tam troszeczkę tutaj smalczyk się roztopił, bo cieplutko dzisiaj. No dziś może jesteśmy tak. W cieniu. Nóż mamy wąski, ale damy radę. Nie w takich warunkach się to pracowało. O, i teraz. O, i to będzie prawdziwa pajda dla magnuszewskiego mężczyzny, tak? Z gminy Magnuszew. Tak. I jeszcze mu tutaj tak zrobimy, żeby było. Proszę uprzejmie. Gmina Magnuszew to nie tylko militaria, nie tylko historia, ale również pasje, tak jak pani Alicja Kowalczyk, która jest tutaj obok mnie. Mamy piękne obrazy,
natura jak żywa, chociaż z nazwy martwa. Martwa, tak. Pani Alicjo, tutaj mamy, od razu będziemy wiedzieli, od kiedy pani pasja się zaczęła. To jest obrazek, który pani namalowała. Który namalowałam jeszcze w dzieciństwie. Mając 7 lat. Uwielbiałam malować już od dzieciństwa. Mój tata jeszcze mi pomagał rozrabiać farbki, bo jeszcze tak nie bardzo potrafiłam, ale on, mój tata bardzo lubił, jak ja maluję. Pani pochodzi tutaj z gminy Magnuszew, później pani wyjechała, rozumiem, do pracy w Warszawie, wróciła pani ta pasja, rozumiem, się jeszcze bardziej rozwinęła. No, w czasie pracy zawodowej nie miałam czasu, żeby malować, niestety, za dużo obowiązków. Chociaż czasami zdarzało się, że nocą coś namalowałam, ale to tak tylko pojedyncze. No, kopiuje pani też i słynnych artystów, na ile ja się na tym malarstwie znam. Tak, tak. Mhm. Tu na przykład widzimy obraz Van Gogha, słynny obraz Lilie w miedzianym wazonie. Mhm. To jest właśnie kopia Van Gogha. Maluje pani dla rodziny, dla znajomych? Czy też szerzej już wychodzi pani ze swoim malarstwem? Właśnie tak w międzyczasie to malowałam, że tak powiem, do szuflady. Dla znajomych, przyjaciół, z okazji imienin, czy jakichś innych uroczystości. Rozumiem, że jeżeli będzie ktoś zainteresowany, to pani chętnie podzieli się swoimi obrazami, swoją twórczością. Bardzo, bardzo proszę. Zapraszam. Zapraszamy nie tylko do gminy Magnuszew słynącej truskawkami, militariami, ale również artystami. No i szanowni państwo, z wrażenia aż przysiedliśmy, a ja jestem teraz w gronie Małgorzaty, Agnieszki i Wiolety. Zobaczcie, jakie tu cudowności są. No cóż, będę się dalej rozpływał. Powiem wam tylko, że truskawka magnuszewska, bo przecież gmina Magnuszew sadami, ale przede wszystkim truskawkami stoi, więc truskawka składa się z truskawki właściwej. Ma na sobie, co? Ma na sobie? Ziarenka. Ziarenka, a to, co trzymam, to jest grzywa. Prawda, jaka piękna? Przydaje się do konsumpcji, łatwiej. Bardzo, prawda? I właśnie, pani Małgosiu, co my tutaj mamy? Co przygotowało koło gospodyń? Mniszewianki. Mniszewa oczywiście. Proszę nam, będziemy pokazywali, bo to nie jest mus, tylko jest... To jest pudding truskawkowy. Czyli zmielone truskawki z nasionami chia, one zagęszczają troszkę. Wersja dietetyczna, mogę zdradzić państwu dlaczego. Dlatego dobrze przewidziałyśmy, bo ten kucharz zjadł już 15 kanapek ze smalcem i z ogórkiem. Nieprawda, razem z ekipą. Więc teraz będzie dietetyczny deser, przyozdobiony kleksem z jogurtu naturalnego, posłodzony miodem. To jest ten kleks. Miodem z pasieki wioli. O właśnie, tutaj. Przyozdobione gałązką mięty. Dietetyczny, bardzo smaczny. A kompot przygotowała nam pani Agnieszka z rabarbaru, ale zobaczcie, jaki ten rabarbar musi być mocny. Nie, no troszeczkę kolor. Truskawek jest dołożonej. A no tak, no przecież musiała być tak. Ja myślałem, że to przez mięta, a to przez truskawki. No, słuchajcie państwo, to jest pudding. Pudding. Truskawkowy. Truskawkowy i chia. Miejscowość Mniszew leży najbliżej Warszawy, więc to są te właśnie warszawskie, już takie światowe akcenty. Ale jest jeszcze jeden, szanowni państwo. To, co ja trzymam, kiedyś takie olbrzymie truskawki, to była odmiana zęga, pamiętam. A to jest Roxana. I teraz przynajmniej pokolenie moje i te dekady wcześniej lub później na pewno pamięta pewną pieśń. I to jest pieśń na cześć właśnie tej odmiany truskawek. I kto ją śpiewa? Śpiewa ją Sting. Już dokładnie. Przewidział wtedy, tak? Żeby tak, nie, no bo on wtedy kiedyś musiał być, musiał spróbować i powstała pieśń. Także, szanowni państwo, czyli myślisz, że był w Mniszewie? Magnusz. Na pewno musiał być w gminie Magnuszew. I na pewno jadł ten pudding. Na pewno jadł te truskawki i pudding. On zjadł wtedy mus, ale teraz to już będzie jadał pudding, okay. A nie mus, prawda? No więc cóż, szanowni państwo, nam pozostaje. Pozostaje nam tylko zaprosić do gminy Magnuszew na te wszystkie wspaniałości, a my już za chwilę będziemy mieli okazję spotkać się z młodzieżą, która tutaj przebywa.
na skansenie bojowym w Miszewie i też nam opowie, dlaczego, po co tutaj oni się znaleźli. A my już poza kamerą spróbujemy tego drinku. Oczywiście zapraszamy do gminy Magnuszew. No cały czas. I do skansenu bojowego w Miszewie. I na truskawki. I na truskawki. Roxana. Kiedy przygotowywaliśmy i gotowaliśmy potrawy w trzecim odcinku naszego cyklu Smaki Ziemi Kozienickiej, no spotkaliśmy grupę młodzieży, a młodzieżą opiekuje się pan Marek Kozłowski, nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Magnuszewie i ksiądz Daniel z parafii magnuszewskiej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Panie Marku, co tutaj robicie? Bo jest czerwiec, kilkanaścioro dzieci, głównie dziewczynki. Widziałem i tutaj jakieś elementy musztry. Tutaj chodzicie również po skansenie. Co robicie? Co to jest? To jest jakiś obóz? Tak, proszę pana. Działamy w ramach tak zwanego obozu patriotycznego, który trwa przez 3 dni. Rozpoczął się w środę i miał charakter rajdu rowerowego. Przejechaliśmy ponad 40 km śladami naszych miejsc pamięci na terenie naszej gminy. Głównym naszym celem jest rozwój patriotyzmu, ale też to, żeby dzieciaki poznały te miejsca historyczne, które są dla nas, szczególnie dla nas starszych, szczególnie ważne. A no, mielibyśmy jeszcze taką nadzieję, żeby dla nich też były ważne. To jest naszym celem. Dzień drugi. Zajęcia odbywały się tutaj na terenie skansenu, ponieważ jest to miejsce urokliwe i nawiązuje do 75. rocznicy walk na przyczółku warecko-makuszewskim. No właśnie. I rozpoczęliśmy to mszą świętą polową, podniesieniem flagi państwowej na maszt. Następnie odbywały się zajęcia. Zajęcia mamy, część zajęć w terenie, część zajęć odbywało się też w muzeum, tam, tym nowo wybudowanym muzeum. Śpiewamy pieśni patriotyczne, zapraszamy ciekawych gości, tak jak w dniu dzisiejszym księdza Floriana Rafałowskiego, czy wójta naszej gminy, pana Marka Drapałę, byłego zawodowego żołnierza, który poprowadził zajęcia z musztry i opowiedział trochę o swojej służbie. Ale proszę powiedzieć, młodzież chętnie garnie się na takie obozy, bo to już nie pierwszy obóz organizowany przez pana. Tak, organizujemy, to już jest nasz trzeci obóz. I to no, zawsze mamy jakieś pewne obawy, czy będą chętni co do realizacji tych treści patriotycznych. No, wiemy, że w dzisiejszych czasach jednak no, młodzież woli patrzeć więcej w komputer, telefon i zajmować się tymi tego typu sprawami. Jednak udało nam się zorganizować grupę 24 uczniów z klasy 7 i klasy 5. I z tego co wiem i pytam dzieci po każdym dniu naszych zajęć, są zadowoleni i pytają, czy w przyszłym roku również taki obóz zorganizujemy. Zapraszając do gminy Magnuszew, warto również mieć na względzie to, że gmina Magnuszew i historią, i to mocno, szczególnie z lat II wojny światowej, ale nie tylko, stoi i że ma wśród swoich mieszkańców również młodzież, młodych ludzi, którzy będą mogli również udzielić informacji, bo rozumiem, że to wszystko, co czynicie, polega również na tym, że przekazujecie im wiedzę, a więc również oni będą mogli tą wiedzę dalej przekazywać. Tak jest, także gratulujemy i życzymy dalszych takich osiągnięć i kolejnych obozów w duchu takiego wychowania patriotycznego. A teraz zapraszamy pana księdza Daniela i młodzież na gruchówkę. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzenia ziemi magnuszewskiej, która jest urykliwą, jedyną w swoim rodzaju gminą na terenie nie tylko powiatu kozienickiego, ale całej Polski, ponieważ posiada naturalne granice. Mamy Wisłę, Pilicę, Radomkę, także są to naturalne nasze granice. Mamy przepiękny skansen militarny w Niszewie, który jest wizytówką, myślę, że nie tylko naszej gminy, ale również i powiatu kozienickiego. Odwiedza nas rocznie już ponad 10 tysięcy odwiedzających turystów. Przygotowaliśmy specjalne ścieżki rowerowe, przygotowane również są zarówno w Magnuszewie, jak i w skansenie militarnym w Niszewie, specjalne testy questingowe, które można rozwiązywać, pochodzić, pozwiedzać. Ciekawe miejsca, nie tylko zabytki, ale również i skosztować naszych lokalnych produktów. Zapraszamy bardzo serdecznie.